Witam serdecznie wszystkie osoby, które są w tej chwili w ten niedzielny wieczór. O, widzę, że już serduszka się pojawiły. Bardzo się cieszę. Zapraszam do kontynuowania 108 cnót. Cykl, który znakomicie oddaje dzisiejszą rzeczywistość. Jak ważne są to atrybuty naszego życia, cnoty, świadczy o tym, że tak naprawdę istota człowieczeństwa leży w ugruntowaniu cnót. Człowiek jako istota nadrzędna, naczelna tej rzeczywistości wszechświata niewątpliwie jest istotą, która jest nie tylko, że predestynowaną, w pewnym sensie nawet naczelną w rzędzie wszystkich postaci, również i duchowych. I o tym, moi drodzy, jesteście z całą pewnością również przekonani. Bo w pierwszych słowach przekazu pism objawionych, pism świętych, mamy to zagwarantowane przez naszego Stwórcę. I niewątpliwie sami siebie nie stworzyliśmy, natomiast jesteśmy dziełem doskonałym, dziełem Stwórcy. Tego, który jest tym w pełni zaangażowanym, w pełni doniosłym aktem spełnienia. Co daje oczywiście odniesienie bardzo głębokie do analizy doświadczeń, do głębokiego wglądu w tę naszą doskonałą naturę. I dlatego nie możemy zawieść Stwórcy ze swoimi pragnieniami doskonałości, dorównania niejako Jego doskonałej formie. Dlatego też Pisma Objawione bardzo jasno i klarownie przedstawiają tę doskonałość. Doskonałość to nie jest heroizm, to nie jest popularne z hollywoodzkich filmów postacie o niezniszczalnej formie, o niezniszczalnych atrybutach ciała. Tylko jest to przedstawienie istoty doskonałej jako istoty, która posiada wieczną duszę, a jednak uwarunkowane cierpieniem, bólem i utratą ciała. Czy wspominając różnego rodzaju wydarzenia z waszego, ze swojego życia, każdy wspomina osoby, istoty, które odeszły na drogę spełnienia. Wspomina zawsze w dobrych cechach. Nigdy nie mówi się o tych, którzy odeszli źle. I to tak przed Dniem Wszystkich Świętych, przed zaduszkami, z całą pewnością z refleksji podpowiem wam kilka cnót, które są dla nas bardzo cenne. Cenne, bo objawiające całą naturę ludzkiego bytu. Bytu kruchego, bytu słabego w swojej formie ludzkiej, ale niewątpliwie silnego w swojej formie duchowej. I to odwieczne marzenie ludzkości, ta tajemnica losu, ta tajemnica odpowiadająca złożoności cyklów życia, nurtuje każdą osobę na tej ziemi, każdego filozofa, każdego, kto poszukuje tego nektaru, wręcz powiem, nieśmiertelności. A on jest niewątpliwie w nas, głęboko ukryty w formie ducha wiecznego.
Przez ostatnie 3 dni, moi drodzy, miałem zajęcia z moimi studentami studium psychologii psychotronicznej. Przez to, że przez tę inspirację, przez ten akt rozpoznawania wszelkich darów, które są atrybutem doświadczenia. Doświadczenia czegoś, co jest w pełni zaangażowane w nasze życie. I zaraz wam zdradzę tajemnicę, jaki był program tego spotkania i wykładu. Tak dzisiaj rozpocznę. Sztuka oddychania. Świadomy oddech. I liczę na to, że w którymś momencie napiszecie na forach, na Facebooku, że jesteście już zainteresowani takim właśnie przygotowaniem, takim kształceniem, taką formą, jaką jest forma dzisiaj online sztuki oddychania. Niewątpliwie wiele inspiracji pojawiło się przez te 3 dni wykładów. Pojawiło się we mnie i pojawiło się niewątpliwie w studentach. Bo podczas wykładów, podczas zajęć rodzą się niewątpliwie nowe myśli, nowe wydarzenia. I jedna z takich właśnie myśli zainspirowała mnie również dzisiaj do dzisiejszego wykładu. Żeby zwrócić uwagę na cudowne formy, cudowne właściwości, jakie powstają podczas świadomego oddechu. Świadomy oddech to taki oddech, który zawiera w sobie wszystkie cnoty, wszystkie cechy. Dzięki niemu możesz ugruntować w sobie potrzebę, a również przede wszystkim ożywić tajemnicę swojego jestestwa. Co to oznacza? Bez oddechu nie możemy przeżyć nawet kilku minut. Bez oddechu nie możemy przetrwać ani na tej, ani na żadnej innej ziemi. Nawet kilku minut. Mówię tutaj o globalnym zjawisku, jakie dostrzec mogą wszyscy ludzie na tej planecie. Nie mówię tutaj o mistrzach pranayogi, swarayogi i wielu innych metod, które pozwalały odkryć tajemnicę korzystania z eliksiru, jakim jest prana, energia. Odkrycie tej tajemnicy przez niewielu nie dało antidotum ani lekarstwa wszystkim na to, żeby osiągnęli nektar bądź eliksir nieśmiertelności. I tutaj mówię cały czas nie o nieśmiertelności ciała, bo ono jest niewątpliwie śmiertelne i wszyscy powinni o tym mieć pełną tego świadomość. Bo wtedy znika obawa, znika lęk, znika strach. Kiedy śmiało o tym mówisz, kiedy śmiało o tym myślisz, kiedy śmiało o tym medytujesz, to masz pełną świadomość rodzenia, odradzania się życia. Gdyby nie ten misterium, gdyby nie ten akt śmierci, nie byłoby misterium narodzin. Wiesz, rodzisz się w każdej sekundzie, w każdym swoim tchnieniem, z każdą swoją ofiarą swojego oddechu. Bo niewątpliwie księga, cudowna księga z Pana Bhagavad Gita, pieśnią Pana, mówi o tym bardzo wyraźnie, bo to jest najwyższa ofiara. Cóż możesz mi ofiarować, mówi Bóg do człowieka, czego ja sam nie stworzyłem i czego ja nie jestem Panem. Jedno, co możesz mi ofiarować, i ten tekst absolutnie znacie, wielokrotnie go powtarzam i będę wam go tak powtarzał do skończenia świata. Jedno, co możesz mi ofiarować, to ofiaruj mi twoje tchnienie, ofiaruj mi swój oddech, ofiaruj mi swoją miłość,
Ofiaruj pranę, a Panie, a Panę ofiaruj pranie. Czyli ofiaruj swój wdech swojemu wydechowi, a wydech ofiaruj swojemu wdechowi. Patrz, jakie to proste, jakie to nieskomplikowane i jakie jest wyższe w swojej formie. Oddychamy codziennie, rodzisz się od pierwszego oddechu aż do ostatniego. Przeżywasz ileś dziesiątków lat i często nie masz świadomości tego, że ten oddech może być ofiarą. Najwyższą ofiarą, jaką możesz ofiarować Bogu. A wraz z tą ofiarą, wraz z tym oddechem możesz ofiarować swoje myśli. Z tą ofiarą myśli możesz również ofiarować swoje czyny. A czymże są te cnoty, o których już mówiłem w poprzednim wykładzie dla Was? Są czynami, które powstają z myśli, a myśli powstają z ofiary. Zobacz, jaki to jest prosty schemat wręcz. Jak cudowny, prosty sposób na osiąganie szczęścia. Osiąganie radości, osiąganie tego, o czym ludzkość marzy. I spójrz, znalazła się ludzkość w niebywałym momencie swojego bytu. Niezwykłym. I wiesz, o czym ja doskonale w tej chwili mówię. Dziś świat stanął pod znakiem zapytania, zagubiony, podenerwowany, poirytowany. Będzie eskalował coraz większy potencjał nerwów, ale ty przecież nie jesteś z tej grupy ludzi. Pamiętaj, że świadomość twojego bytu, świadomość twojego jestestwa, nasza wspólna droga, nasz wspólny krąg duchowy, to jest to zupełnie odmienna rzeczywistość. Jesteś obserwatorem, nie uczestnikiem, mam taką nadzieję, tych wydarzeń, ponieważ twoje życie i twoje cenne życie, twoja cenna świadomość jest o wiele cenniejsza, jak jakiekolwiek powstające dominacje, bądź ruchy, bądź zarazy, cokolwiek by nie było. Bo ty jesteś tą osobą, która ma nadzieję, tą osobą, która ma nadzieję nie na lepsze jutro, tylko na lepsze dzisiaj. Na świadomość bycia tu i teraz, na świadomość odkrywania swojego tchnienia, odkrywania swojej ofiary, gdzie każdy twój oddech staje się nowym życiem. Każdy twój powstający w umyśle obraz życia jest nowym życiem. To ty teraz tworzysz to życie, to ty teraz jesteś tą istotą, która w przyszłości, kiedykolwiek by ona nie zaistniała, będziesz tą istotą, która jest istotą wyzwoloną. Bo ty w tej chwili budujesz, dzięki tej mocy transformacji swojej wewnętrznej, budujesz swoje ciało energetyczne, budujesz swoje ciało przyszłe. Transformujesz, przemieniasz i dostępujesz aktu doskonałości. Czyż nie jest to obiecująca i mocno inspirująca przyszłość? Zapewne jest. Przemyśl moje słowa, odsłuchaj którykolwiek, być może, jak często słyszę, piąty, dziesiąty raz. Inspiracja tchnienia i inspiracja teraz jest inspiracją, która przebudzi w tobie potrzebę nauki. Potrzebę rozpoznawania. Nauka jest zawarta w tobie, nauka jest zawarta w nas. Jest tajemnicą losu, jest tajemnicą tego odnowienia. Bo odnowienie swojego przymierza, odnowienie swojego życia jest planem Bożym, jest planem, w którym uczestniczysz. Gdzie zapewne znasz wszystkie kanony prawa, prawa obowiązujące świeckie, jak i prawa kanoniczne. Również prawa życia. Bo takowe przykazania prawa życia otrzymał Mojżesz na Górze Przemienienia i otrzymał je jako prawo do życia. Prawa życia.
Te szlachetne przykazania to są właśnie prawa do życia. Ale spójrz na nie w taki czysto biblijny sposób. Jeżeli masz możliwość, poznawaj Pisma Objawione, poznawaj Biblię, poznawaj jej wartość mistyczną. Oczywiście nie każdy jest teologiem, nie każdy jest tym, który poszukuje w głębi języków nawet oryginalnych. Ja ci tylko mogę podpowiedzieć, że to pierwsze przykazanie w języku hebrajskim, kiedy jest spisywane, brzmi odrobinę inaczej i możesz to sprawdzić. Ta odrobina polega na tym, że Bóg obdarzył miłością ludzkość i oczekuje tego samego. I te słowa brzmią w taki sposób. Odtąd, czyli od momentu spotkania, Bóg powiedział do Mojżesza: od teraz będziesz mnie tak kochał, jak ja kocham ciebie. I będziesz rozmawiał ze mną twarzą w twarz. Będziesz tym, który innej twarzy nigdy nie będzie oglądał. Bo w dalszej części, gdybyśmy chcieli rozpatrywać to przykazanie w formie tłumaczenia, to brzmiałoby w ten sposób: nie uczynisz sobie żadnej figury, żadnego obrazu, żadnej postaci, która mogłaby mnie zastąpić. I niewątpliwie powiedział znamienite słowa: od teraz będziesz rozmawiał ze mną twarzą w twarz. Poszukajcie źródeł, poszukajcie wiedzy na ten temat, niewątpliwie znajdziecie. Moją rolą jest tylko zwrócić uwagę na prostotę i na pierwotny archetyp, zwrócić uwagę i przypomnieć o tym, że należymy do Stwórcy, a nie do tego świata, że nie należymy do tego świata, który jest światem uwarunkowanym, skonstruowanym przez ludzi. Można powiedzieć, że wręcz dzieci, które bawią się poważnymi zabawkami. Świadomość to jest proces, to jest to tajemnica życia. Jest to otwieranie swojego serca na przyjaźń, na miłość nieuwarunkowaną, czystą, esencjonalną w swojej prostocie. Dlatego zachęcam Was do pielęgnowania cnót, do pielęgnowania cnót, które są niewątpliwie tak prostą, tak nieskomplikowaną formą komunikacji, szczególnie uczenia siebie, uczenia samych siebie, doświadczenia tajemnicy, głębi swojego zrozumienia. Twoje szczęście jest tam, gdzie ty, a ty jesteś tam, gdzie jest twoja wiedza i twoje zrozumienie tych aspektów. Doświadczaj tej głębi. To wycofanie się do wewnątrz, to pojęcie, które powinno być święcie przestrzegane, takie jak w głębi znalezienia swojego wewnętrznego, leżącego blisko duchowego stanu miłości. Ponieważ człowiek staje się coraz lżejszy, jakby staje się istotą, która coraz bardziej przenika eterycznością, jest przeniknięta, jest doświadczeniem swojej głębi, doskonale
ugruntowana, ale nie jest w pełni tego świadoma. Bo to, co zmienia, to, co naprawdę otwiera twoje wnętrze, to jest świadomość. Świadomość daje ci wiedzę, daje ci potrzebę poszukiwania, daje ci potrzebę powrotu, takiego wręcz powrotu do zaniechanych praktyk, powrotu do głębi pojmowania, żeby zrozumieć samą tę ideę, dlaczego Bogu tak na tobie zależy, dlaczego Jemu tak bardzo na tobie zależy, dlaczego ludzkość tak daleko, daleko się odsunęła, dlaczego nie przegląda swojego życia, nie interpretuje, nie doświadcza przez szereg cnót. I można by te pytania zadawać, są zadawane od tysięcy lat, dlatego taki prosty sposób na życie jest tak trudny. Dlaczego i dlaczego i dlaczego? Ale my przecież wiemy dlaczego. Dlatego to wycofanie do wewnątrz, nie emanowanie, nie eskalowanie, nie przenikanie wręcz do tego wszystkiego, co cię otacza, da ci pełną wolność i swobodę. To nie oznacza, że zamykasz uszy na to, co się wokół ciebie dzieje i to, co wokół ciebie, jakie są wydarzenia, ale nie żyj nimi. Nie wchodź w nie swoimi emocjami, nie wchodź w nie swoimi wewnętrznymi wzburzeniami, bo tobie, istocie świadomej, to nie przyniesie pożytku, a przyniesie szkodę. Bo drugą stroną niejako cech cnót są ich straty. Możesz je tracić każdego dnia i na pewno je tracisz. Wszyscy je tracą. Bo cnota cierpliwości, której cechą pierwszą jest pojęcie, zrozumienie, wybaczenie, zrównoważenie. Doskonale wiesz, o czym mówię, co do cierpliwości. I ta cnota jest bardzo mocno i często nadwyrężona. Wręcz bardzo zdecydowanie nadszarpnięta. I jak wtedy zachować cnotę czystości, jeśli ta cnota cierpliwości zostanie mocno nadszarpnięta? Tej czystości myśli, tej czystości ciała, zachowań i działań. Jest to trudne. Wtedy. Bo pierwszy krok i każdy następny krok po nim zawsze zaczyna się od pierwszego. Chcąc zmienić swoje życie, chcąc uwolnić siebie od takich uwarunkowań, od takich emocjonalnych zdarzeń, jakie cię otaczają, wiesz doskonale, że uczestniczenie w jakichkolwiek, mówię tutaj cały czas o duszy świadomej. Nie mówię o tych istotach, które żyją, doskonale się mają w tej zagęszczonej atmosferze emocji, która cię otacza od urodzenia aż do śmierci. Mówię o tych, którzy potrzebują spokoju, szczęścia, zrównoważonego życia. Którzy w swojej postawie, swoim wnętrzu mają odmienny proces. Nie tylko na chwilę, nie tylko dla zrelaksowania się, nie tylko dlatego, żeby osiągnąć stan jakiegoś chwilowego spokoju. Ja ci mówię o wiecznym spokoju. Wieczny spokój za życia jest spokojem, który jest cechą twojego bliskiego kontaktu ze Stwórcą. Pełnego zaufania, pełnego miłości, pełnego adoracji, pełnego ciągłej radości
z przebywania z przyjacielem. Właśnie tak możesz i powinnyś odczytać te słowa, którym wypowiedziane zostały przez Twórcę. W tym jednym z przypadków, ponieważ robił to wielokrotnie i robić będzie, spotykając, urzeczywistniając, otwierając ludzi i ludzkość. Są to trudne słowa, acz tak proste w swojej wymowie. Jestem Twoim przyjacielem, mówi Bóg, a Ty zostań moim. Czyżby człowiek wcześniej nie był przyjacielem Boga? Czyżby człowiek zapomniał tych kilka tysięcy lat temu? Być może, że i dzisiaj też bardzo o tym zapomniał. Dlatego te powtórne, zapowiedziane przyjścia są, będą się odbywały zawsze. Ponieważ jesteś bardzo cenną istotą. Jesteś bardzo cenną istotą dla Stwórcy. Ja, Ty, każdy z nas. Dlatego pielęgnuj cnoty, pielęgnuj swoje życie, otwieraj się na tę rzeczywistość. Bo to jest jedyna nadzieja, to jest jedyny Twój atut, jedyny Twój atrybut życia. To jest Twoja cnota, to jest Twój punkt odniesienia do tej rzeczywistości, która Cię otacza. W ten sposób osiągniesz ten wewnętrzny, głęboko szukany spokój. Ten głęboki szacunek, szacunek do siebie, szacunek do swojej, wręcz bym powiedział, królewskiej czystości. Bo dusza, która posiada tę cnotę, to posiada również cnotę powściągliwości, cnotę umiarkowania, cnotę wręcz bym powiedział dworskiego zachowania. A osobowość tej istoty jest skromna, szlachetna, w pełni obdarzona cechami dobroci, miłości, braku szorstkości, krytykowania. Nie ma w niej agresji. Jest mądrość. Jest pełna świadomość. I wtedy, kiedy jesteś w pełni świadoma, świadomy tych cech, tworzysz cechę dostojności, cnotę dostojności. Doświadczam, że jestem również mistrzem siebie. Mam zdolność kontrolowania swojej uwagi. Mam zdolność dawania umysłowi wskazówek. Wręcz wskazania, o czym ma myśleć. To jest ta moc tego kontrolera, o którym Wam w poprzednim wykładzie mówiłem. Ten kontroler w tej chwili przeistoczył się w królewską dostojność. Ewoluuje. Podąża za coraz większą siłą rozwoju. Nabył cechy dostojności. Nabył cnoty dostojności. Ponieważ władza jego polega na tym, że z pełną uwagą
kontrolując myśli, włada zmysłami, wybiera to, czego chce słuchać i na co chce patrzeć. Widzisz tę cnotę? To, co cię otacza, nie musi mieć na ciebie wpływu. Nawet nie powinno mieć na ciebie jakikolwiek wywierać wpływ, jakikolwiek nacisk. Bo ty, posiadając cnotę dostojności, królewską cnotę dostojności, masz mądry, zrównoważony osąd tego, co cię otacza. Ponieważ to jest twoje własne życie, a jesteś mistrzem każdej karmy. A więc mistrzem swojego losu. Jeśli twoje myśli i twoje czyny, te zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz, nie podlegają reakcjom, wtedy absolutnie doświadczasz życia i rzeczywistości, jaka jest przez nie stworzona. Jeżeli tworzysz dobre myśli, jeżeli tworzysz dobre czyny, to i karmicznie zbierasz dobre żniwo. Jeśli uczynisz ten prosty gest zainicjowania w sobie dominacji z zewnątrz lub wewnątrz, natychmiast poniesiesz konsekwencje karmy innych doznań. O innych doznaniach mówię, te, które będą miały na ciebie wpływ emocjonalny, wywołają określony skutek. Taka zresztą jest rola tego świata. Ten świat pochłonięty w chaosie, pochłonięty szczególnie teraz, w tych czasach, w wielkim strachu i wręcz rodzącej się już coraz intensywniej potrzebie przemocy, agresji, niezadowolenia, zbuntowania. Jak myślisz? Czy kiedy Mojżesz przyniósł dwie tablice z przykazaniami, to ci, którym przyniósł to prawo, byli z tego zadowoleni? Czy ci, którym zaczął tłumaczyć to prawo, byli z tego prawa w pełni zadowoleni? Oni już mieli wtedy nowe prawo. 40 dni, który im dał swobody ich przywódca Mojżesz, jak myślicie, jak pamiętacie może, lub znacie, to doskonale wiecie, o czym mówię. Oni już nie byli zadowoleni. Czy dzisiaj, kiedy przychodzi jakiekolwiek prawo, nowe prawo, a będąc ugruntowanym i zadowolonym ze starego prawa, są ludzie zadowoleni? Nie. Muszą dopiero poznać, posmakować, doświadczyć, przekonać się i wtedy być może zaakceptują. Lub też będą starali się omijać we wszystkie możliwe sposoby. Albo też się przestraszą i je zaakceptują i będą sumiennie, gorliwie wykonywać. Prawa ludzkie to nie prawa boskie. Prawa boskie są prawami, które mają chronić życie i mają chronić ciebie. I są to prawa dobre. Ale największym prawem jest prawo miłości.
nie ludzkiej, tylko transcendentalnej, której człowiek jest tylko w stanie doświadczyć w pełni całkowitego oddania i zaangażowania wszystkich swoich czynów, wszystkich swoich myśli Stwórcy. Kiedy dostąpi tej królewskiej dostojności, kiedy stanie się tym, który w pełni zasługuje na prawo używania tej cnoty. Umiłowania prawa życia. I stając się wtedy tym, który posiadał klucze do tajemnic o mnie samym, mówi Bóg. Który stał się tym, który jest życzliwy, dobroczynny i w pełni dojrzały. Ucząc nas czystego światła, dając tę koronę światła, masz prawo i obowiązek do tego, aby twoja świadomość w pełni była jak dostojna cnota, pełna wdzięku, szlachetności, abyś promieniowała, promieniował swoją królewskością. To jest cnota dostojności. Kiedy uwolnisz swoją duszę, której cechą jest lekkość, ta świadomość wyżem, ta świadomość ponadzmysłowej radości, ponad wszelkie problemy, przeszkody, wolna od tych ciężarów i dalekowzroczna, bo ta lekkość będzie powodować widzenie w dalekiej perspektywie. Z tą łatwością, z tą elastycznością, bo ta lekkość będzie cię bronić przed tym nadmiernym wręcz ciężarem życia, przed wszelkimi ciężarami, które ciebie otaczają. Kiedy nie podźwigniesz tych ciężarów, to poczujesz przytłoczenie. Poczujesz tę ociężałość, która sprawia, że zaczynasz się wręcz uginać pod tym ciężarem. Ta cnota, można ją wręcz nazwać cnotą lekkości, cnotą wolności, jej postaci nie podążania niedolą, tą uwarunkowaną duszą, tylko światłem duszy. Że poczujesz się lekka, lekki jak światło. Tak jak wieczny Ojciec, który w milczeniu, w
pokoju, promieniuje światłem jasności i czystych myśli. Pomimo tego, że ja, dusza, zamieszkuję w tym ciele, moja świadomość jest ponad tym światem. Ponad wszelkimi skutkami materii. Wolna od brania i oddawania. Wolna w swoim szczęściu. Wolna w swojej opozycji wręcz nawet do smutku i cierpienia. Jeżeli będziesz uczestniczyć w tym świecie, będziesz uczestniczyć w jego cierpieniu, utracisz tą lekkość. Utracisz ten stan, który jest cechą, która wypływa z mądrości, wypływa z tej wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I rozumie w pełni, że nic nie jest nowe. Rozumie w pełni, że wszystko odbywa się zgodnie z boskim planem. Zmniejszy ta cnota twojej troski, zmniejszy i przebudzi twoją boską naturę. Bo ta cnota przywoła cechę łagodności. Cnota łagodności to jest wolność od wszystkiego, o czym wcześniej wspomniałem. Od nerwowości, szorstkości, przemocy. Bo łagodność to jest stan umiarkowania i powściągliwości. Kiedy możesz, albo mogą o tobie powiedzieć, lub ty możesz o kimś powiedzieć, że jest łagodny. Kiedy zachował, pielęgnuje, jest w pełni osobą, która kontroluje swoje pozostałe cnoty. Jest wtedy łagodny. Jest istotą, która ma pełną kontrolę, jest powściągliwa. I ta łagodność sprawia, że nawet najzatwardziałsze serca porzucają wszelkiego rodzaju potrzebę przemocy. Kiedy są tak mocno opancerzone, to łagodnieją. Bo łagodność rodzi łagodność. Ale ta łagodność, cnota łagodności, może objawić swoją piękną naturę tylko wtedy, kiedy pozostałe cnoty są opanowane. Cnoty są jak zdobywanie w drodze odpowiednich sprawności. Możesz to porównać do sprawności nawet znanych nam harcerskich i podobnych. Zdobywanie cnót. Często się mówi o niektórych osobach, że jest ktoś taki łagodny przez całe życie. Inny jest cierpliwy, inny jest jeszcze inną cechę i cnotę posiada.
I przyjmuje się taką tezę, że jakby otrzymał sprawność harcerską na całe życie. I więcej o cnoty się nie stara, o następne cnoty, następne sprawności. Dlatego chcę Ci przekazać te cnoty, aby stały się dla Ciebie taką potrzebą w drodze świadomości. Pamiętaj o tym, że droga świadomości to nie jest droga wygodna. To nie jest droga, w której cały czas otrzymujesz tylko dary, którymi możesz się pochwalić, bądź które będą cię cały czas zmieniały. Zdobycie sprawności, jaką jest zdobycie cnót, zrozumienie tych cnót, wprowadzenie do swojego życia tych cnót, które zresztą posiadasz, każdy je posiada. Ale czy każdy na tyle zwraca z Was uwagę na to, żeby te cnoty pielęgnować i następne zdobywać? Droga świadomej istoty jest to droga. Nie jest to wyczekiwanie na to, że przyjdą takie cnoty lub ktoś mnie tak oceni, że jestem łagodny, że jestem cierpliwy, że jestem dobry lub też inną jakąś cnotę mi przypisze, bo tak zobaczy mnie. Te cnoty zdobywasz po to, aby twoja dusza, twoja świadomość była na coraz większym etapie doświadczenia. W drodze do źródła, w drodze do miłości, do tej pełnej adoracji i pełnej miłości. Łagodność. Czymże ta łagodność? Cnota łagodności jest spokrewniona z cnotą dobroci. Łagodność razem z uczciwością, z uczuciowością zdobywa zaufanie i miłość. Myśląc o swoim wiecznym związku, związku z Ojcem, możesz odczuć to, jak łagodnie cię zbudził, jak łagodnie uczy i nawołuje tym, aby być czystym, aby zobaczyć swoją siebie jako boską cnotę łagodności i swoje czyny w fizycznym świecie. Gdzie w żadnym razie, w żadnym zachowaniu nie ma groźby, nie ma opryskliwości, nie ma osłości. Łagodność tych cech nie posiada. Zobacz, inną twarzą tej cechy są te, inną twarzą tej cnoty są cechy takie jak opryskliwość, oschłość, surowość. Gdzie dosłownie Bóg jakby wygładza dosłownie wszystkie twoje takie chropowatości, takie cechy, które mogłyby zaburzyć cnotę łagodności i pozwala ci widzieć siebie jako istotę pełną mądrości.
pełną tej prawdy, która daje ci wolność, wolność od błędów, wolność od posiadania prawa do błędu. Wiele osób mówi, ja mam prawo do błędów, do popełniania błędów. A mądrość mówi, kiedy jesteś w pełni świadoma, świadom tych cech, które i cnót, które są twoją wartością, wartością moją, mówi Stwórca. To mądrość prowadzi cię do duchowego celu. Tylko wtedy, kiedy posiadasz cnotę mądrości, możesz naśladować mnie z zaufaniem, mówi Stwórca. Popatrz. Tylko wtedy, kiedy posiadasz cnotę mądrości, możesz naśladować mnie z zaufaniem. Bo w mądrości zawarta jest cała perspektywa duchowego życia. Bo w mądrości daną masz cnotę również. Daną przez Najwyższego. Widzenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W tej rzeczywistości mądrości, tej cnocie mądrości, są zrównoważone wszystkie potęgi i atrybuty. By zdobyć tę cnotę, musisz pozwolić, aby Bóg cię prowadził. Wręcz zdeklarować, muszę być otwarty, czujny, inteligentny, przyjmujący. Muszę uczyć się życia, uważając każdą sytuację jako lekcję, każde wydarzenie jako lekcję. Musisz utrzymywać postawę niezwykłej mądrości, mędrca. To jest bardzo istotny cel. Kiedy zwracasz się do mądrości mądrych, a nimże jest Twórca, poprzez wiedzę i praktyczne doświadczenie, czynisz mądrość. Czy istnieje większy skarb niż mądrość? Mądrość daje. Cnota mądrości daje zrozumienie wszystkich tajemnic. Bo być napełnionym mądrością,
to jest być uosobieniem wiedzy Boga i być dobroczyńcą dla wszystkich dusz. Zatem cnota mądrości wzbudza również cnotę miłosierdzia. Dusza, która posiada miłosierdzie, ma postawę współczucia i wyrozumiałości. Miłosierny to ten, który sam napełniony skarbami cnoty i cnót nie będzie miał w żaden sposób ani potrzeby, ani też pragnień, by brać od innej duszy. A dopiero potem dawać. Miłosierny to ten, który najpierw daje. Miłosierna dusza tak naprawdę napełnia żebraka wszelkimi skarbami. Żebrakiem może być nawet ten bardzo, bardzo majętny i bogaty, jak mówią pisma. Bo żebrakiem duszy uwarunkowanym brakiem cnót będzie ten, kto zapomniał o tych wszystkich cnotach, pielęgnuje cechy, które pozwalają mu trwać, żyć i zdobywać. A jednocześnie ubogi w duchu i ubogi całkowicie w skarbach duszy musi spotkać dopiero miłosierną duszę, która go obdarzy tymi skarbami. Miłosierdzie będzie dawać dar dobrych życzeń i potęgi, by uczynić duszę cnotliwą. Miłosierna dusza jest stałym klejnotem zadowolenia. Taka dusza doświadcza siebie, jest całkowicie napełniona wszystkimi skarbami, i stara się dawać niekończące się dary poprzez myśl, umysł, mowę i towarzystwo tej duszy. Dosłownie tak, że kiedy pojawi się jakakolwiek dusza przed nią, zostaje obdarowana miłosierdziem, skarbami i odchodzi zadowolona. Pełna skarbu szczęścia. Wspaniałością tego, kto zna miłosierdzie, jest to, że potrafi on stworzyć nadzieję w wypadku beznadziejności. Bo również ten, który ma miłosierdzie dla innych, będzie miał to miłosierdzie dla siebie.
Bo kiedy widzę siebie, duszę, jaką byłem kiedyś, tak czystą, miłującą, słodką, godną zaufania, wtedy uświadamiam sobie, jak dalece zaplątałem się w świecie świadomości. Jeśli wtedy czuję się źle i beznadziejnie, potępiam siebie i nie mogę powstać. Ale powinienem patrzeć na siebie z naturalnym miłosierdziem, jak czuję dla innych, którzy upadli z powodu ignorancji, czy też tego, że dobre życzenia i przebaczenie prowadzi do złudy. Powinny spoglądać na siebie taką wizją, bo taką wizją, jaką Bóg widzi mnie, to jest ta wizja, która podźwiga mnie, jak również innych. Zacytowałem pewien znamienity tekst. Gdzie kiedy jesteś w miłosierdziu, w oceanie miłosierdzia, to często też podlegasz pewnym inspiracjom swojego dobra. Ale dobro to nie miłosierdzie. Szczęście to nie miłosierdzie, które może popaść istota w zadufanie. Pewnego rodzaju zadowolenie, z którego powstaje rozczarowanie, z którego powstanie beznadzieja, wręcz złe samopoczucie. Bo kiedy wiele osób, mając poczucie swojego wewnętrznego dobra, poczucie swojego wewnętrznego szczęścia, pada w ignorancję, w samooszustwo, oszukując siebie i w pewnym momencie ma poczucie, że otoczenie nie rozumie ich czynionego dobra. Przecież ja tak dla ciebie dobrze robię, ja pomagam tobie, tobie, tobie. To uczucie powstaje wtedy, kiedy nie masz poczucia zadośćuczynienia za swoje dobro. I jest to to samo oszustwo, samo oszukiwanie siebie. Nie posiada cechy naturalnego miłosierdzia. Oczekuje tego. Nawet ocena, że inni upadli, że inni mają zły charakter, a ja tyle dobra czynię dla nich, to jest to niezwykła pułapka. Bo cnota miłosierdzia to jest cnota, w której jest to ta wizja, która podnosi mnie, w której Bóg podnosi mnie, prawdziwego mnie, ale również i innych. Ponieważ tylko sam Bóg jest oceanem miłosierdzia. Tylko On daje nam skarby mądrości i wszystkie klucze do zrozumienia, pomimo że nie zasługujemy na nie. Czy może być większe szczęście?
Cnota miłosierdzia to była. Cnoty miłosierdzia wyłania się cnota nieulękliwości. Nie ulęknę się niczego, bo jesteś siłą moją, tak mówi psalm. W jaki sposób można pozbyć się lęku? Jak wiesz, zapewne żyjemy w czasach lęku. Lęk jest niezwykłą uciążliwością. Każdy aspekt życia traci swój smak, każdy akt świadomości, że wszystko może nagle zostać czymś uwarunkowane, to przywiązanie do lęku powoduje niezwykłe straty wewnątrz świadomej duszy. Za tym również idzie niezwykła lękliwość, często nawet uwarunkowana czymś, co nazywamy karmą, czyli lękiem podświadomym w poczuciu przeszłych złych czynów i działań. I to rodzi dalej niezwykłą ekspansję lęków w psychice ludzkiej. Staje się przyczyną fizycznego strachu. Niewątpliwie jeszcze bardziej dotkliwy jest lęk o przyszłość. Lęk o to, czego jeszcze nie jesteś w stanie w żaden sposób zobaczyć. A jednocześnie starasz się za wszelką cenę przewidzieć najczęściej wypełnioną lękiem i strachem przyszłość. Ale jest cecha uwolnienia się. Jest cnota nieulękliwości. Jest możliwa wtedy, kiedy dusza posiada tę umiejętność użycia wszelkich pozostałych cnot. Tam, gdzie masz pełną wiarę i pewność, zaufanie do siebie, gdzie masz pokaźne konto cnót, gdzie jak w banku rośnie ci procent, nie musisz się obawiać, że to przywiązanie, ten lęk do poprzednich, przeszłych czynów zdominuje twoje obecne zaufanie. Następstwem tego jest bogactwo. Jest bogactwo twoje duchowe i bogactwo odwagi, bogactwo nieulękliwości. Brak tych cnót
daje duszy poczucie nieudolności i strachu przed tym, co powiedzą inni, przed tym, jak będą o mnie mówić, jak będą o mnie myśleć. Wręcz powiedzą, że nie osiągasz sukcesów na drodze zawodowej, towarzyskiej, nie zdobywasz nowych przyjaciół, nie zdobywasz nowych przedmiotów, to jesteś nieudolna, nieudolny. Wybudzi to wtedy strach, wybudzi lęk. Dusza nieulękniona to jest dusza odważna. Bo dusza, która posiada cnotę nieulękliwości, nie przyciąga żadnych atrybutów do siebie. Nie przyciąga ludzi, którzy mają w sobie pełnię strachu. Nie przyciąga żadnych materialnych elementów przywiązywania się do nich. Czy pragnień. Bo dusza jest wewnątrz wolna. I nie pojawia się wyobraźnia, nie pojawiają się pożądania i pragnienia. Bo tam, gdzie pojawia się lęk i strach, on jest nieprzewidywalny. On jest nieprzewidywalny ani w czasie, ani w okolicznościach. Jeżeli spojrzysz nieulękliwie, bez lęku, bez obaw, to wszystkie przeciwności, jakie przychodzą, są po to, aby anulować twoją przeszłość. I wydobyć z duszy to, co jest najpiękniejsze. Wydobyć z duszy to, co jest najmądrzejsze. Wiedz o tym, że wszystko już jest z góry przeznaczone. Więc nie masz się czego obawiać, nie masz potrzeby się lękać, bo to wszystko, co cię otacza, to wszystko, czym żyjesz, te wszystkie zmartwienia są na budowanie, na budulec twojego spokoju. I są po to, aby wzmocnić twoją odwagę. Aby dusza mogła odprężyć się od lęku. Od lęku, który jest cechą i atrybutem ciała. Bo lęk niezwykle buduje to postrzeganie, które niszczy zamiary, plany. Budując niepowodzenie własnych czynów, budujesz też tę przestrzeń do integralności ciała z otoczeniem. A inteligencja miłosiernej duszy jest inteligencją, która jest wieczna. Więc nie potrzebujesz, żeby twoje ciało w jakikolwiek sposób miało poczucie tożsamości z tym, co cię otacza. Odrzucając wszelkie ręki związane ze śmiercią tego ciała, odrzucając wszelkie lęki z cierpieniem tego ciała, zauważysz, że możesz zapomnieć to ciało,
które pozbywa się tej skorupy wręcz. Zaczynasz doświadczać niezależności i spokoju. Zaczynasz, odrzucając wszystkie lęki związane z cierpieniem fizycznym, wiesz, że posiadasz potęgę wyjścia ponad to. Ta niezależność, ten spokój od cielesnych doznań i zmysłów daje dopiero tę bezpieczną więź, którą zamierzasz zawrzeć ze Stwórcą. W ten sposób uwalniasz siebie od przeszłości, uwalniasz siebie od strachu przed karą za błędy przeszłości. Oddając siebie, swoją dosłownie rękę, jak mówi pieśń nad pieśniami, oblubienicy, oblubieńcowi. Dajesz pozwolenie dosłownie, ty dajesz pozwolenie Stwórcy, aby był odpowiedzialny za twoje życie. Kiedy uwolnisz się od tego lęku z przeszłości, doświadczysz cnoty nielękliwości. I zrozumiesz wtedy, że potrafisz zrobić wszystko. Pójść wszędzie, ponieważ Twórca jest z tobą. I wtedy lęk nie ma żadnego najmniejszego znaczenia. I wszystko jest wtedy możliwe. Nieustraszoność, ta cnota, ta cecha daje siłę niestrudzonemu wędrowcy. Cnota niestrudzoności. Częste słowo, które znajdziecie w pismach objawionych. Być niestrudzonym. Być tym, który czyniąc wysiłki do samego dosłownie końca, umożliwia dawanie innym. Niestrudzoność. Cel, jakim jest niestrudzoność duszy. Świadomość duszy, która jest mistrzem energii umysłu i ciała. Kiedy jestem połączony ze źródłem, potęgą, mam dostęp do nieograniczonej ilości boskiej energii. A co za tym idzie? Ta potęga daje ci dostęp do nieograniczonej i niestrudzonej żadnymi wysiłkami drogi. Tam, gdzie tworzą się myśli, tam, gdzie tworzą się moce czystej karmy,
Jestem niestrudzona, niestrudzony. Nie ma tam żadnych bodźców negatywnych, które zużywają Twoją energię. Kiedy wyczerpuje się energia ciała, kiedy wyczerpuje się energia ciała fizycznego, dusza jest wiecznie odświeżana towarzystwem Najwyższego Ojca. I kiedy jest odżywiona na takiej mocy, takiej czystej wiedzy, to niewątpliwie Twoja droga, Twoje doświadczenie będzie niezmęczone. Będzie wiecznie świeże, wiecznie przebudzone do niestrudzonego marszu przed siebie. Wszelkie zadanie, wszelkie formy, cokolwiek, co się kończy, zacznie się nowe. Wykonujesz to w nieograniczonej posłudze niestrudzoności, która pomaga Ci w osiągnięciu maksymalnie duchowej fortuny. Ta niestrudzoność, ten wysiłek, ten głęboki, zaangażowany trud duszy jest tą cechą absolutnie naturalną, jest tą cechą, która jest tą wartością uwalniającą aż do takiego stopnia, w którym stajesz się niezależna. Niezależny. Ta cnota jest koniecznym składnikiem czystej miłości. Chroni od bólu, zarówno fizycznego, emocjonalnego. Niezależnie umożliwia Ci bycie wolną od nieprzychylnych cech nastawienia Twojego i innych. Niezależność. Niezależność to proces stawania się świadomym duszy. Kiedy zaczynasz zauważać tę cnotę niezależności, zaczynasz rozumieć, że nie jesteś zależny od fizycznego ciała. Wiesz, że ten dar, jakim jest możliwość uważania siebie za niezależną istotę, niezależną duszę, w świecie materialnym nie ma swojego miejsca. Możesz zdecydowanie mówić, deklarować, że jesteś wolna, wolny, że posiadasz wolność. Kiedy głębiej przenikniesz do świata materialnego przemyśleń, to szybko się zorientujesz, że w momencie narodzin stajesz się już niewolnikiem systemów, filozofii i wielu innych. Które starają się doprowadzić do celu Twoje życie fizyczne. Ale kiedy zaczynasz mieć niezależność duchową, boskich właściwości, zaczynasz się z tym identyfikować i masz absolutnie swoją wieczną rolę jako dziecko Boga,
to wtedy zaczynasz w pełni doceniać tą najczystszą miłość i przez to jesteś również najbardziej niezależną duszą. Bo twoja miłość nie jest niczym innym uwarunkowana. Bo ty jesteś niezależna od dramatu tego świata. I przez to jesteś obdarzony spokojem. Bo to niezachwianie, to dające tylko czystą miłość, zdobywanie tej cnoty, daje jedną niezależność. Bo ta niezależność daje ci całkowitą wolność. Wolność od wszelkich uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych, społeczny. Ta wolność daje ci absolutną gwarancję niezależności. I wtedy doświadczasz samej istoty. Bądź tą niezależnością, bądź tą wolnością. Świat ma swój plan na ciebie. Ale ty, kiedy chcesz być niezależna, niezależny, podążasz drogą miłości. Bo dusza, która oddaje się boskiemu życiu, pozostawia wszelkie znoje tego życia. Pozostawia wszelki egoizm. I pozostawia wszelkie wskazówki umysłu. Swojego własnego umysłu i innych. Kończy się egocentryczne postrzeganie świata. Tendencje do tego, żeby działać. Bo dusza działa tylko dla dobra Boga i dla dobra innych istot. Bo usuwa ze swojego życia i innych istot przyczynę cierpienia. Przyczyną cierpienia jest umysł uwarunkowany który dąży do samounicestwienia, chcąc się uwolnić, dostrzec ten ocean mądrości, tej doskonałości, która cię wypełnia, która cię otacza, której jesteś bezsprzecznie częścią. Posiadając tę doskonałość, która tak łatwo przychodzi i bez wysiłku. Ale wtedy, kiedy oddajesz swoje wszystkie pragnienia Stwórcy. I znamienite słowa. Chcę tylko tego, czego ty chcesz. Nie chcę i nie muszę się martwić o siebie, jako że ty jesteś tym, który opiekuje się mną w możliwie najlepszy sposób. Nawet gdy tego nie rozumiem, i nie zawsze będzie tak, jak oczekuję. Będę mieszkać w tym ciele
jako gość. Jako skarbnik materialnych rzeczy. Będę utrzymywać swój intelekt, swoją sprawność, każdą swoją myśl i słowo. Zgodnie z Twoimi wskazówkami. Bo jesteś światłem i nadzieją świata. Jesteś dawcą pokoju i szczęścia dla wszystkich dusz. Jesteś jedynym oczyścicielem. Oddaję każdy mój oddech i każdą moją myśl. Szczęśliwie umieram za życia, wiedząc, że za nim, za to Ty dasz życie całkowitego szczęścia i spełnienia dla mnie. To są te piękne słowa. Moi drodzy, zachęcam Was do tego, abyście poznawali, studiowali Pisma ich w formie metafizycznej. Zachęcam Was do tego, abyście uczestniczyli w ceremoniach ognia, które teraz będę zdecydowanie więcej i częściej czynił, ponieważ Wasza rola, Wasza intencja, Wasze potrzeby są tutaj absolutnie priorytetem w tym trudnym czasie. Ponieważ czynię ceremonie ognia od tylu dekad, a czynię je właśnie zgodnie z przewidywaniem tych czasów, jakie następują. Ponieważ ceremonia ognia jest sakramentem uwalniającym z wszelkich skutków karmicznych, uwalniająca od cierpienia przeszłego i obecnego, promująca miłość, wolność, spokój, a jednocześnie dająca niezwykłą drogę postępu rozwoju duchowego. Jak mówią księgi, szczególnie Satriya Saradipika, księga mówiąca o tym, że ceremonia ognia jest światłem rozświetlającym ciemności i ignorancji. Jest dokładnie tłumaczenie tego tytułu. Światło rozświetlające ciemności i ignorancji duchowej i materialnej. Ceremonia ognia uwalni Ciebie, Twoich bliskich, przyjaciół i wszystkich, których pragniesz uwolnić z tego materialnego cierpienia. Tych wszystkich przeszkód, które są zawarte w życiu, a nie są cnotami. Możesz to zrobić, zamówić, skontaktować się ze mną przez moją stronę internetową, bądź też telefonicznie lub też przez moją stronę facebookową. Obejrzyj poprzednie cykle spotkań, wykładów, tylko świadomość. Obejrzyj ceremonię ognia, która Ci może zainspiruje do podjęcia decyzji tego, żeby być beneficjentem, a również darczyńcą, dzięki któremu ta ceremonia zaistnieje. Jest to ofiara, ofiara najwyższa, która przynosi niezwykłe dary duchowe. Skorzystaj również z mojej pomocy drogą internetową, online, z mojej porady, bądź też pomocy. Zapoznaj się z moją stroną internetową. Zapraszam Cię i zachęcam Cię do kontynuowania naszej wspólnej drogi. Szczególnie również jestem tym wszystkim wdzięczny, którzy są od długiego już czasu obecni. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Przesyłam
wszystkim błogosławieństwo mocy uzdrowienia, mocą żywiołu, ziemi, wody, ognia i powietrza. Uzdrawiam Cię, oczyszczam Cię, usuwam z Twojego życia wszelkie przeszkody. Niech to błogosławieństwo będzie miało wpływ na Twoje życie. Niechaj wyzwoli w Tobie potrzebę doświadczenia duchowych rozważań. Przywoła w Tobie zrozumienie tych czasów, czego bardzo Ci życzę. Mam nadzieję, że wszystkie moje wykłady inspirują Cię, przynoszą Ci korzyść. Przyniosą Ci w przyszłości tę korzyść i dzisiaj. Będąc odbiorcą tych wykładów, jesteś autentycznym, autoryzowanym uczestnikiem duchowego kręgu. Zachęcam Cię też do tego, aby wspierać tę misję, misję ceremonii ognia, wspierać misję wykładów, tylko świadomość. Każde Twoje wsparcie, każda Twoja mentalna i materialna pomoc jest niezwykle ważna. Dlatego też zachęcam Cię i zapraszam Cię na następne spotkania. Będę się starał robić to wcześniej, informować na Facebooku, ale też, jeżeli takiej informacji nie będzie, to też bądź czujna, jak nakazują pisma, aby mieć czujny, żeby mieć to głębokie doświadczenie tej cierpliwości i wszystkich cnót pozostałych. Postaram się w najbliższym czasie, wtorek lub środę, spotkać się z Tobą. Informację umieszczę na stronie facebookowej. Jeżeli nie masz Facebooka, to zachęcam do spoglądania w informacje, bądź też uruchom swoją intuicję, kiedy będzie ten czas. Jeżeli jakiekolwiek materialne przeszkody nie wystąpią, to będę robić spotkania co drugi dzień. Pozdrawiam Cię serdecznie, życząc dobrej nocy i wszelkich błogosławieństw.